tym roku wreszcie była normalna zima. Zamarzły rzeki, zamarzły jeziora, a Wisłą płynęła Kra. Pomiędzy tymi taflami lodu było trochę wolnej wody i tam można było znaleźć czy dostrzec prawdziwe takie rarytasy, super gatunki, na przykład lodówki, które normalnie są północnymi kaczkami, ale jak tam ścina mróz, to przylatują do Polski i szukają właśnie takiej otwartej wody. Poza tym udało mi się też sfilmować przez krótką chwilę fokę szarą, która gdzieś pomiędzy tymi krami się wynurzyła. Ale śnieg się rozpuścił, wody przybyło, rzeki wystąpiły z brzegów. I to jest właśnie ten czas, kiedy tworzą się rozlewiska. One pokrywają cienką warstwą wody, łąki i takie nadrzeczne, zalewowe tereny. To jest świetne miejsce do obserwacji ptaków, ponieważ również teraz, właśnie teraz wiosną, ptaki przylatują z południa na północ i możemy je obserwować, ale żeby je dostrzec, a nie spłoszyć, musimy zaopatrzyć je w sprzęt optyczny. Nie możemy przekraczać takiego dystansu ucieczki, ponieważ one mają przed sobą może i 1000 albo i ponad 1000 kilometrów drogi, potrzebują dużo energii, a każde takie poderwanie dzikiej gęsi w powietrze to jest ogromny wydatek energetyczny dla tych biednych zwierząt. Dlatego nie podchodźmy zbyt blisko. Możemy użyć lornetki i przybliżyć sobie ten obraz, żeby rozpoznać, jakie gatunki tam aktualnie są. Dlatego polecam mieć przy sobie zawsze lornetkę. Lornetkę niezbyt dużą. Dlaczego niezbyt dużą? Ponieważ w dzień nie potrzebujemy wielkich obiektywów, ciężkiego sprzętu, a z taką małą lornetką dużo łatwiej jest się poruszać. To jest lornetka 8x32. Oznacza, że przybliża 8-krotnie, a średnica obiektywu wynosi 32 mm. I to jest właściwie taki najmniejszy model, który polecam. Są też lornetki 8-42, 10-42, odrobinie większe średnicy obiektywów, ale one są już troszkę cięższe. Nie kupujmy lornetki w ciemno i nie sugerujmy się ceną, ponieważ czasami tańsze lornetki są znacznie lepsze optycznie i lepiej wykonane od tych znacznie droższych. Ale z kolei polecam kupować lornetkę dobrą, taką na całe życie. Troszkę taką, jaką ja mam. Ona jest z lat 80., ma 40 lat i nadal jest świetna. Ma doskonały obraz, żywe kolory. Jest doskonała i to jest jedyny wydatek, który raz się ponosi i później przez całe życie można się tą lornetką cieszyć. Co jeszcze jest ważne? Można też użyć takich lunet obserwacyjnych. Ja akurat nie mam takiej lunety, ona jest bardzo droga, ale przerobiłem obiektyw lustrzany z taką nasadką. To jest nasadka, która przekształca każdy obiektyw fotograficzny w lunetę. Ten akurat malutki obiektyw ma 50-krotne przybliżenie. Jeżeli obserwujemy ptaki, dobrze mieć ze sobą stary telefon z taką prostą kamerą i jeżeli nie mamy pewności, zróbmy zdjęcie. Wystarczy przyłożyć do obiektywu i klik zrobi zdjęcie i wtedy możemy potwierdzić to, co rzeczywiście widzieliśmy. Bo z jednej strony nie zawsze możemy dobrze rozpoznać gatunek, a z drugiej strony możemy mieć problem z rozróżnieniem. Ja czasami taki problem mam, ponieważ wśród tych wielkich statków czasami tysięcy ptaków bywają dwie czy trzy innego gatunku. Na przykład ostatnio jechałem, patrzę, siedzą gęsi na śniegu. Wyciągam lornetkę i nie do końca mi dwie pasowały. No i zacząłem filmować, opierając lornetkę o staty, właśnie takim zwykłym aparatem. Okazało się, że są tam bernikle białolice. Czyli jest to też taki dobry sposób, żeby uwiecznić nasze obserwacje. Mieć przy sobie zwykły telefon i robić zdjęcia. Teraz zrobi się coraz cieplej i po gęsiach będą przylatywać kaczki, będą przylatywać ptaki śpiewające. Część z nich zostanie w Polsce, część poleci dalej na północ. Dlatego dla ornitologów to wymarzony czas. Ciągle coś się dzieje. Jest taki ruch w przyrodzie, tyle wspaniałych rzeczy możemy zobaczyć, zaobserwować i odczuć, czy to ta wiosna się tak cudownie udziela. I bardzo pozytywnie ładuje akumulatory. I tego Państwu naprawdę życzę. Jedźcie w teren, weźcie lornetki, nie płoszcie ptaków, a radości będzie z tego co niemiara.